No, to kart by było tyle, że to jest masakra. Ja zawsze przychodzę do każdej ligi. Ja po prostu lubię z ludźmi gadać, nie lubię być sam. Albo jak ktoś do mnie nie przyjdzie, nikogo nie ma, to ja sobie wciskam streama z tej ligi w tle. To ja bym dostał szału przy czymś takim. Ja sobie puszczam muzykę na Spotify. No, ja tak samo i jadę. I przecież jak potrzebuję głośno, to zmieniam na telefonie, głośno złączę ze Spotify na komputerze i zmieniam tam wszystko. Chyba, żeby mniej się opony przegrzewały, to trzeba dać więcej PS i czy mniej w tej grze? W górę chyba trzeba dać. Tak, w górę. Nie, bo to w tej grze tak nie działa. Jak masz mniej ciśnienia, to masz chłodniejsze opony. Aha, okej, zaufam ci. Powinno tak, w sensie W sensie nie po tej grze jest... Tej grze jest na odwrót właśnie, niż w 2.20. Się też tak wydaje, że jest na odwrót. Na pewno jest inaczej niż 2.20. Ostatnio jak jechaliśmy na 2.1.3, to musieliśmy zwiększać na 24. Jak jeżdżę na maksie i czasami przy restarcie naprawdę muszę namachać tą kierownicę, żeby jednak dogrzać. No ja tak samo, więc na maksa jest chyba właśnie lepiej mieć. Ale jeżdżę na maksa, bo wtedy nie przegrzewał pan w ogóle. No ja tak samo, jedyny tył jeżdżę na maksa, bo przód jeżdżę trochę mniej ciśnienia. Bo przód wolę, żeby się trochę lepiej kleił jednak. Trochę był cieplejszy, ale się kleił. To nie, jak już jadę sam tempet, to nie ma problemu z tym, żeby się nie kleiło coś, ale... A, jeżdżę na maksa. W ogóle na nowej kierownicy już jeszcze. Ej, dlaczego ja mam na 5-krążnym paliwa w ogóle? No bo... Ja sobie zalałem na 3. To nie wiem, może nie potwierdziłeś. Właśnie, że nie potwierdziłeś. Ja tak dwa razy nie potwierdziłem opon i później się dziwię, dlaczego startuję na innych, że zaznaczyłem. O Jezu! Ilu was tak torze? Ale całkowicie czy jedziesz dalej? Nie no, jadę, nawet nie mam uszkodzeń, ale drzwi zrobiły. Muszę jednak... Oj! Bardziej oszczędnie jechać. I na tych przegrzanych oponach muszę wolniej. Oj! Ale to sikowi pod koło wyjeżdżałem. No nie! Naprawdę? Co ja odpalam dzisiaj? Prawda. I ten pasie szybkie jedzie? Quick race? Z czego lepiej? Chyba tak. Szybkie jedzie. Tak mi się wydaje. Tak. Jedź, Liszna, jedź.
Tam trzeba kon sprowadzić. Ten Aston za mną to też na szybkim jest. Najgorsze jest to przepraszanie. A, mini pat jedzie wolno. Mini pat się obrócił. Okay. Dlatego. Dlatego zwolnił. Nie wiedziałem. Myślałem, że tylko ja trzy skiny do tej pory zrobiłem. Nie, nie, że co? Phoenix. Alpinka się wyspinowała i Darkę zwolnił, jak on wymijał. Ja w niej miałem po kwalifikacjach. Phoenix. Nie. No, które no, cię no, każdy spinuje w tych testach. Każdy spinuje w tych testach. No to leci, ja lejmy. Choriza czy wiśnia? Choriza mi teraz zintował gierkę. Ale ty się wyspinowałeś, czy on się wyspinował? Nie, Choriza chyba. I tak mnie puścił, bo puścił. Choriza? Ty Choriza. Choriza. Okay. On się wyspinował, Darkę jak go wyprzedza trochę właśnie zwolnił, a ja chciałem, nie chciałem, bo ja na, przejechałem i wolałem na Choriza, żeby promować. Wszystko nagrywać. Nie wiem, myślę, nawet żółta flaga nie pojawiła. Dzięki. Już są takie czasy słabe, że nie. A, słaby ten czas. I tak fast snow. To jest mega ciulowe okrążenie. No jest. Jeszcze pół sekundy można poprawić. Przewaga 70, to takie wolne czasy są robione. No, dlaczego tu? Kurde, jedzie ktoś teraz za mną i ja jestem w eskach. Nie ma normalnych czasów. Ty jesteś którym autem? Ja? No. Ja jestem alpinką. A, to ja jestem za tobą daleko. Ja jadę teraz zjazdowe. Ale za mną jest jeszcze ktoś, chyba mój koleżka z alpinki. No. Ta, dobra. Czy puszczę go? A kto jedzie jeszcze w alpinie? No to Rizzo. O, okej. Kto jest Red Bullem za mną? Ja nie Paciek, ale go nie ma. Ja jedzę szybko. Ja nie, Choriza spinuje. Ten Choriza to ma problemy jakieś potężne. Nie lubię Japonii, bo w tych testach strasznie rzuca. Nie wiem, polubiłem nawet. Trzeba jeździć z głową. No, spoko, jak się ma setup dobry, to się jedzie. No ja mam zawsze na default jeżdżę. Nie, ja chyba robię czas na medach. A właśnie ja mam na medach. Czasy, pole position moje, nie. Chociaż na medach jeszcze będę miał jeszcze mniejszą frakcję. Nie no, jaka to jest strategia, na jeden pit czy na dwa? Nie wiem, czy się da na jeden pit ze softu. Da się na jeden. Softy hardy? Czy softy medy? Dużo safety garów, to się da. No, to wczoraj udowodnił. Pojedziesz softy medy. Nie dojadę? Dojedziesz. Jak będzie dużo safety... A, to jak będzie dojedziesz. Dużo safety... Dojedziesz. Jak spotkasz się dać opony, to dojedziesz. W Suzuce to na pewno będzie dużo safety carów, tak z 4. Może 3. Sofik mnie nie poprawił. Miałem taki najszybszy... Nie, nie mam dobrego czasu. W sensie to nie jest zły. O, werdykty przyszły. Kary za niestawienie się na wyścig chyba poszły. Tak. Nóżka, papa, Januszu, Paciek miał pana na kwalę. Halo. Co jest? Paciek miał pana... Właśnie. Ej. Restart sesji poproszę. Co to ma być? Jedźmy. No, restarcik bym przyjął. Cofniemy go potem.
Ale no nie, no jak to kurde. To nie. Kółko to jak? Mi dajcie przejechać, ja tu zrobię propozycję, dajcie mi jedno kółko. To czekaj, piszę do adminów. Albo restart, albo 30 sekund. Jak Dark ma uszkodzenia tyłu, to na pewno będzie restart. No dajcie, tylko na. Everyone ready? Bądźcie tu. Okay, let's go. Dlaczego jak ja uderzyłem dolnym skrzydłem w bandę, to nie mam uszkodzeń tyłu? Nie wiem. No i śmart. O, fajnie, że ktoś zjął pachołki. Sobie zawsze nas jazdówka, będzie w sesji po kwalach ze zmianą gridu i Paciek będzie miał DS-ku. Po prostu. Paciek już się wycofał. Ale na torze? Kto się na torze wycofał? Paciek. Aha, dobra. Ale tak i tak ma DS-ku z wyścigu. DS-ku z wyścigu? A. We've only got two laps of fuel left. No nie, w sensie z kwali będzie ostatni serwował. Źle powiedziałem, sorry. Już myślałem. I tylko bo jedzie się punkty będą. O ile mnie Darkę poprawił, może ktoś powiedzieć? Jakieś o 0,3. Jak to mówił to? A do 0,3, tak. O 0,3. Okej. 30 tam pewnie. A tak dokładnie to 0,2016. Okej. Okay. To jest no do wyciągnięcia. A nie, Topik się wycofał czy nie? To do wyciągnięcia w jednym zakręcie, tak szczerze. Czasem mam lepszego gripa na medach niż na softach w tych heskach. Ja tak mam z hardami czasami. No tutaj hardy oddają podobno. No, hardy są git. Overclassel. Nie, kto przede mną wyjechał? Nie, Chorizo. Nie. O nie, Chorizo jest to sklejone. A, Dartiara dostałem. Co to jest ten Chorizo? Ja już widziałem, jak on 4 razy na wyjazdowym wyspinował, nie? No, on ładnie spinuje. Ja się zastanawiam, czy wyjechać na softach, czy nie wyjechać. Teraz jeżdżam i wyjeżdżam. Bo jeszcze jednego. Zdążę zrobić teraz tego hotlapa i zjechać do boksy i jeszcze jednego na nowych softach? Tak, zdążysz. Powinieneś. Ja nie wiem, ja nic nie mówię. W sensie, no ja jeszcze nie zacząłem tego hotlapa. A to może być ciężko już wtedy. Nie, to może być ciężko. Kuźwa... Feniks, ty nie jedziesz, co nie? Tak chcę ci upewnić, dobra. Dobra, jadę w softach, dobra, trzeba jechać na tych softach. Nie denerwuj mnie nawet z tym, że nie jadę. Mi się nawet żółta flaga nie pojawiła, a szybciej zobaczyłem tego chłopa, no. Aha. Żółtą flagę. Ale tak i tak spadłem na 11, trzeba wyjechać na softach. No. Jeszcze najgorszy Darkev był tak blisko niego, że on musiał zwolnić. I ja nie wiem, że jestem hamować za Darkevem, no.
że to jest dla mnie, to jest top 3 minimum. Dla kogo? I jak mi się uda zrobić mój czas z TT, to tak samo będę. Jakbym zrobił czas z TT, to bym owalił Darkava na 40. No właśnie. No. Ja mam 1.21. W sensie... 1.20... Nie, ja pamiętam. 1.29.1 mam. Mam 1.29.3 albo 2 coś. O Jezu, kurde. No tak mi jest. Przejdzie Alpiną za mną. Nie wiem, ale ja mam hodlapa, więc... Jestem na esko, jak coś. Wyjechałem. To jedź. No, to wiesz. A, dobra. Bo jeszcze jedna Alpina jedzie za mną. Już Darka nie będzie startował z pole position, bo dostał karę. Za to, chociaż nie, jak będzie restart sesji, to nie zostanie, będzie miał karę. Ale za co dostał karę? No bo wtedy jak pod żółtą flagą, jak w niego walnę, to za to karę jeszcze. Aha, okej. Okay. Już to jest werdykt? No nie, ale gra mu dała karę przecież. No. Bo to aha, było tak, że Choryzy się wyspinował, Darkę był blisko tego, musiał wyspinać, mi się nie wyświetliła żółta flaga i ja wyjeżdżając z zakręcia zobaczyłem, że Alpina stoi po lewej. Odbiłem w prawo, a Darkę zwolnił, żeby go ominąć. No ja nie wyhamowałem, że to przed Darkem, walnęłem w tył Darkava. Ja się już... 250 tysięcy pobrałem, to będzie pol? Od Darkava? Jeszcze więcej muszę używać. Tak, 30 ze zrobię. O, będzie ciężko. Jeź po prostu, swoje. No spokojnie. We have two laps of fuel remaining. No i bardzo dobrze. Tam szybko trzeba. Albo sobie wystartuję na nowych softach? A się teraz zastanawiam, czy startuję na tych softach, czy na metach. A to ja będę miał jakby w tabeli, jak na przykład jak ja będę P2, a Darka zrobi jeszcze, się poprawi i będzie P1, to ja będę miał pole position w tabeli, czy nie? Bo on... Nie no, nie, on, no, nie, nie będę miał, no właśnie, tej, bo ma karę. On tej kary nie dostanie, bo będzie restart sesji, że Paciek na dysku. No, tak. A on tej kary nie będzie miał, no bo to nie jest ani jego wina, ani też nawet nie jest moja, no bo mi się na żółta flaga nie wyświetliła, no. Kurde, szczerze to tak nie chcę z pola startować. A to, że się wyspinował na torze, no to już unlucky. Trochę stresik. Na jego czasy to chyba po prostu jeździ nie umie. To też nie sprawa. No nie zdążę, jest minuta 50. Ja teraz wyjechałem na wjazdowe. Nie zdążę. Kurczę, a tu nawet nie ma gdzie skracać. To ty mijałeś. Tak, ja mijałem. Nie wiem, co on odjebał. Ja zrobiłem 1.30. Jezu. Ja się mogę dużo poprawić. Okay? Ty wiśnia... Nie, no nie zdążysz, zabraknie. Przeleciałem Darkowem przez trzy ściany. Dlaczego każdy się wycofał z sesji? Co jest? Już nikt by nie zdążył, może nie zdążyliby zrobić kółka, może byś... Nie, ja Darkowem się rozwalił. Przez trzy zakręty przeleciałem właśnie. Tak. Tam stoi. Darkowy. A to były... Choryz zaś chciał ostatnio szykanę jak coś. Do pitu, żeby sobie zjechać. Pieku. No tak, teraz się mylę. Choryzo czy Charizo, ja nie wiem, o kogo chodzi. Choryzo czy Charizo. Hashtag... Mówmy na mnie Grimon, okej? Okay? A to hashtag, no jak hashtag to Choryzo. Ale nie, no to hashtag 38 Choryzo. Oni no, jest obecnie 13. Mówcie na mnie Grimon, taki jak no on to jest Choryzo, nie Choryzo. No to mówię Choryzo. No to... Mówcie Grimon na mnie. Ale nie mówię o tobie. Ja no mówię tak, tego, no. Ale on mówi, żebyście ogólnie na niego mówili. A to wiem, bo widziałem. Kurde, mój kolega z Alpinki trochę mocno średni jest. No. Chyba będziesz miał jednego kolegę. Może Cypix wejdzie do splitu 2. Darka wiedzie, muszę obserwować Darka. Nie było iść do tego splitu pierwszego, jak zostały kierowcy, po co się denerwować z jakimś Choryzo, który się spinuje na środku drogi. Aj, ci. No, bo tak szczerze... okrążenie teraz, to poprzednie. Najgorsze jest to, że ja żaden to, że się ciężko wyprzedza, ja się nie przebiegam od przodu. Bo chodzi o to, że teraz mnie zblokował na SK, musiałem odpuszczać. Dynix, posłuchaj. Darka, ja na KSL-u w Japonii
wycofał się w kwalach na torze haubica i ja w niego wjechałem i startowałem P18, a gdybym nie wyspinował, to bym skończył P6, więc tu się da przebić. Ale ja potrzebuję tak, żeby mnie Darkę w generalce nie wyprzedzał. Ja mam tam 12 punktów tylko nad nim przewagi. I przydałby się jeszcze 10 punktów, żeby wyprzedzić... Pół sekundy. ...i skoczyć na P3. To jest koniec, widzowie. Nawet walka po jeden tak średnio i tak samo generalce by się przydało, żeby ta Ferrarka nie odskoczyła. Jak nie ma Mańka, bo trzeci wyścig. Będzie pole. Kurde, mać. No, zrobi pole. No ja on zrobił dobrze. 50. No, jak nie będzie safety cara, to Darkaw mi odjedzie, zanim ja tam wyprzedzę z tym. To już na wina nie ma szans. Chyba, że wyjedzie safety car. Powiem tak, ja bym się nie obraził za reset całej chwali. Napisałem, ale no właśnie. Błażej. Patera! Kurde! Mają farta. Cicho, przez cały wyścig. Setupy, panowie, pamiętać. Opony. A nie, dobra, nie ma park firmału. Nie, ja dostałem wszystko na najwyższe, don't care. Jakie macie skrzydła, tak z ciekawości? Ja mam 9.6. Też mam 9.6. No, najpiękniej. Ja mam default. Który startujesz? To czwarty chyba. Wiśnia. A ja startuję P1. Obiecałem. No, ja P4. Też nic. Darkę w P6, panowie, możemy to mieć. Panowie, mamy to. Dobra, zdążyłem. Walczymy o to. Ogień. Ja się rozwalę pewnie. Czek jedzie, ale P14. Ej. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Czemu Darkie? Jakie ja mogę jechać swoim tempem na... No bo on dostał karę, nie? Aha. Ja mogę jechać swoim tempem na formującym i oni muszą się do mnie dostosować, czy co ja muszę robić? Tak. No dobra, to ja bym się tak, nie możemy jechać szybciej niż ty, o. No, dobra, to ja zwalniam do zera. Proste. Nie wiem, jak ty. Ja tak... Wiecie co, mi nie przeszkadza. Ja tak będę szczery, mi nie przeszkadza, jak poleciał ktoś ma. Uwaga. To poleciał? Żyje. Już miałem flash. No rain expected. No rain expected for the time being. Mi tak wiesz, mi. O, dyskresyka z Mikkej. Ta i Mikkej ma zjadzieć na pierwszym kółku do boksu, zmienić opony, ponieważ wystartował na złych. Tak coś powiem, że mi nie przeszkadza, jak ktoś jeździ z średnią kontrolą trakcji, nie? Ale nie lubię, jak ktoś jeździ z ABS-ami, bo on hamuje wtedy najpóźniej, jak się da, nie? Na przykład jak ja jestem przed nim, a ja nie mam ABS-ów, no i no muszę hamować trochę wcześniej, no bo ja nie mogę na skręconych kołach trzymać hamulca na 100%, nie? Tak, ale jest to potwierdzone, że ABS jest 3,40. Jak umiesz korzystać z ABS-u, to jesteś 3,40 szybszy od osób, które używają ABS-u. No. Jak nie blokujesz kół i faktycznie jedziesz dobrze na bez ABS-u. Przecież tak, bo w poprzedniej edycji się bardzo dużo nie zmieniło. Tutaj jest chyba właśnie trochę inaczej. Nie. Wrażenie. W sensie ja wiem, że pan da się hamować później, no bo to jest normalne, ale... No, Boże! Nie! Tofik, no ja odjechałem do lewej, lekko przyhamowałem i Tofik we mnie pierdzielnął. Dobra, softy dogrzane. Dobra, nagrywamy. A ja będę miał teraz 50 stopni, nie? No. Szczerze mam 9, 7, coś tam. Ale w końcówce tam, może coś tam jeszcze zostało z tej temperatury. Ja nie chcę wybierać. Good luck, przeżyć. Tak jest. Cześć. Tak jest. Tofik, ty trolu. A dobra, on też będzie miał zimne opony. Mikkej też z nim miał opony. Jejku. Uwaga, że jak oni na zimnych opanach startują, żeby się nie rozwalić. No, bo jesteśmy po 1, po 2. Ty też uważasz, żeś tam w kogoś nie walną przypadkiem. Jakbym chociaż 80 stopni miał, to by było git. Good luck. That's fun. Czemu mam X włączony, halo? 60 stopni na oponach! Będzie grubo! Mika trzeba wyprzedzić. P3, let's go. Ja mam problemy na tych softach już. Ale się ślizgam na nich.
Bo ja też, mnie tak rzuciło też na wyjściu. Dobra, się dogrzały. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Dobry start, Dark Owen. Brawo, brawo. Arkan chyba się zmutował, nie? Jezu. Nie, nie, jestem. Okej. Okay. Skupiony byłem, sorry. Mini padł głupi atak na... próbował głupiego tutaj w bombę, ja musiałem wyhamować i Mikkel pewnie jedzie bez latki teraz, bo wjechał mi w tył. A ty jesteś cały? Mini pad jedzie tak tragicznie, go muszę przejść zaraz. Nie wytrzymę. Każdego rzuca na tych softach. No tylko, no właśnie ja nie. Ja pierdzielę, Darkev już trzeci. Grimon, proszę cię, daj radę. No ja się nie mogę przebić, no. Mnie na samym torze rzuca. Tylko w drugim. No mnie też, no to chyba każdy tak ma. A Japonia nie lubi softów ewidentnie. A. Lepiej robić czas na medach. Ja dostałem warna za takie coś? Serio? Nie wiem, jak Tofik się do mnie tak szybko zbliżył. Nie dostałem warna za takie coś? Ja dostałem za to, że straciłem na tym z pół sekundy, nie? Ale no wyjechałem tam lekko po eskach. Dobra, Darka w P5 już. Let's go. Jak on spadł dwie pozycje? Co on zrobił? No bo mi strasznie go rzuciło jego. My z Tofikiem go tak ładnie wyprzedziliśmy. Bo ja strasznie tracę. O, teraz Tofika rzuciło. Coś jest nie tak z tymi softami, naprawdę. Przecież tak to się jeszcze nigdy nie ślizgałem. Gdzie mini pata, jestem 1-9 za Oskarskim. Dramat. Panowie, ale jestem P10 już. Nie lubię Japonii. Warna za takie coś nie dostała. Ale widzę, że już odjechaliście dosyć. Co się stało, Grimonowi? Halo? Halo? No, internet ci wywaliło pewnie. Tak, wywaliło mnie metą i tam znowu. Ja nie mogę, stracę na tym, no nie no. Głupi net. Ja nie mogę. Ja byłem czwarty i teraz będę 10. Nie, jestem 10 dalej. No ja będę 7. Jeszcze 5 jesteś, Grimon. Tak, zaraz spadnę, zanim ja przejmę kontrolę, to... Lawać. Nie. Tak, ja wie, przyjacielu. Dobra. Tylko Tofik z Darkevem nie wiem. No już zaczyna rzucać na tych softach. Ej, Darkevem, jak ty jedziesz za szeroko, to ja też jadę za szeroko. Jak ty jedziesz dobrze, to ja też jadę dobrze. Nie? Ja tu wiesz, zrobiłem 5 kółek dzisiaj, czy 6, więc... A ja dzisiaj właśnie zacząłem przygodę z tym torem, bo zawsze go pomijałem, bo go nie lubiłem, nie? Strasznie tego toru. On rzadko w ligach występuje, także też go omijałem. Ej, panowie, to się z Deltą. Nigdy,
Nigdy nie wiedziałem gdzie, ale gdzieś traciłem do botów. Zawsze miałem tylko trzeci sektor najszybszy, bo boty są słabe. Nie wiem, czy nie będzie restartu, bo... U ciebie tylko. Nie, u mnie Ice, Paciek i Tofik jest nic, tylko Darkest to okrążenie. Przed nami. Ja się musiała zepsuć Delta, jak wyszedłeś. Aha. A, no. Nie, znaczy, my zaraz będziemy hasa ja jakiegoś dublować. Co to ma być? Waliło po prostu. To jest Miki, który się o mnie rozwalił. Musi jeszcze zjechać na pierwszym kółku, że zmienić opony. Się rozwalił. No już chodź te skrzydła, ale to nie moje winy. To nie moja wina, że minipad zrobił takiego dive'a głupiego. A, rozumiem. Dobra, jak na P5 dojadę. Też podium. Fajne by było. O, u mnie Darkest. Już się oddublowałem od Darkewa i mam... że on jest przede mną minutę 35 sekund. Fajna delta, by the way. Czyli jak go wyprzedzisz, to ci to chyba nic nie da. Nie wiem. Nie no, to będę przed nim, tak? A, mam potężne problemy. Ja nagrywam. To jak go wyprzedzę, to będzie, że... Tak, że jestem przed nim. Darkew cię goni, czy uciekasz? Goni mnie Darkew. Goni mnie równo. Dawaj, wiśnia. Checker MFD, nie wiem, no zamknij się, Jeff, no kto pytał? Tam jest taka opcja, na medy na 11? No. Ja wolę na hardy. O, ktoś poleciał, Oskarski. Oskarski wyspinował i tak ja jadę na 11 na softy i zjeżdżę na medy. Może nawet na 10, żeby podciąć, bo jestem szybszy od nich. Tylko, że nie mam DRS. Zjeżdżasz na medy? Czy na co zjeżdżasz? Na medy na 11. Na medy jeszcze dojedziemy, spokojnie. Dobra, to też zjadę. Albo nawet na 10, jak będę musiał podciąć tego Szymona. Ja też na 10 sobie podepnę, żeby nie tracić. Teraz szczęście Tofika na kanale. Tofik atakuje! Tofik! Wyprzedził Darkewa! Dobrze. Brawo, Tofik. Ej, na pewno są rygorystyczne? Są. Nie no mogłoby nie być. Oha, no ja nie wiem. To chyba gra o limity naprawiła. Tak, to już bym dostał Warna. 5 razy. Bo miał już prawie 6 sekund. Tak to ani jednego Warna nie ma. O, Tofik jakoś jakiś chyba błąd popełnił, bo znowu jest za Darkewem. Tak, widzę. Najgorzej. Dawaj, Tofik. Ktoś poleciał. Alfa Tauri, Ice. Ty Darkołem ja tak zwalniasz. Przez to jest DRS. Nie, ja mam, wiesz, zupełnie inny setup niż ty. No ty na prostej masz ewidentnie lepsze tempo, ja na zakrętach. Grimon, dużo tracisz tam do przodu, czy nie? Znaczy do Cofika 2 sekundy. To jest druga sprawa, że się ślizgam strasznie. 5 sekund, kurde, a teraz Szymon jeszcze nie wszedł w DRS przez tego Ice'a. No ja będę chyba podcinał. No, spróbuj. Ja za Darkewa bym chętnie złapał. Softy nie będę... Teraz już mnie przestał gonić ten Darkew, bo się bije z tym Tofikiem. A ja do nich tracę. Jezu, ale mnie rzuciło. Patrz, jak mnie zaraz wyprzedzi. Ile masz Arksu Darkowem, tak z ciekawości? 75. Dużo? Nie, 55? Jezu, prawie poleciałem. To więcej używasz. Tracę do Tofika. Ja mam 75. Prawie 4 sekundy. Softy już nie wytrzymują. Ja nie wiem, hardy tu dużo tracą.
Nie oddają? Znaczy wczoraj to ponoć było hardkorowo jechać na hardach. Nie oddają, w ogóle medy rozwalają totalnie hardziarze. Ja... Kurde, zbinoto prawie. Jak jeszcze drogi, to cię wyminą jak dzieci, jak dziecko. Mówisz, że tak długo to ja myślałem, że ja teraz jadę na hardy. Tak? Na prostych tracach. Soft, w sensie na softach, jakby zjeżdżał 10 okrążeń przed metą, to byś wyprzedził jeszcze hardziarzy, którzy jechali na jeden pit. Jakby pojechał na dwa pit stopy. Ja pierdzielę, ten Darkrai jest tak blisko, że nie wiem, czy ja teraz nie zjadę. Tu nie dojedziesz. Nie, nie, za wcześnie, za wcześnie. Musisz przynajmniej do tego 10. Wtedy na medach nie dojedziesz do końca. Maciek ma już lampkę. Uciekę mu trochę sesek. Ale paćka rzuciło. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Grimon, jak coś będziesz miły, nie będziesz domykał do T1, nie? Nie, no domykać to ja nie domykam. Ja to nie jestem... Stresuję przejeżdżać po ostatnim razie. Okay, a jak się dobrze wyminiemy, to nawet Szyma nie będzie za tą DRS-u. Okej. Okay. Tylko kurde, ja muszę... Ja planuję zjechać, myślę, że mnie nie dogonisz zanim ja zjadę. Teraz esek nie ma, a ja w eskach najbardziej tracę. Czekam Darko Wenowi teraz. Weź Darko Wenowi, Darkewowi. Tak, teraz jest nowa. Ile masz RS, Grimon? Ja 45%. Ja 70. Jejku, jak? Normalnie. Nie dałbym zyskać RS-u, nawet jak nie palisz. Zdziwiłbyś się. Na tym kółku się powinien za tą złapać w DRS, jak nie popełnię błędu. No, a to ja popełnię błędy w eskach, więc na pewno będziesz miał ze mnie DRS. Każdy mi ucieka. Nie lubię jak oni. Dobra, to trzeba uciekać temu Darkewowi. Może też mój medy nie... Możliwe, że nie ma RS-u, albo jak tak cisnął, to mu się przepaliły softy. O, pierwszy warn. Ja już mam dwa niestety. O! Ja na razie... Musisz uważać, Dark Owen. No cóż, na tym zakręcie przed tą prostą się nie mogę czasami wyrobić i mnie wyrzucę. Ja cię Phoenix tam chyba puszczę na tej prostej, żebym miał za tobą DRS na kolejnym kółku. Paciek, o, Paciek trójka! Wyprzedź mnie tu, Phoenix. Wiesz co, pojechałem szeroko, a Paciek jest napędzony, ja bym nie ryzykował na twoim miejscu. Chyba, że nie wiem, dobra, jak już puszczasz to... Tylko uważaj, bo to jest trudny zakręt. No właśnie. Mogę zjechać do wewnętrznej. Dobra, Szymon traci do mnie 70. Co odleciał? Paciek. Ja pierdzielę, 7,5 sekund do Darkewa. On jeszcze ma DRS. Estradę. Mam dobre tempo, naprawdę. Ale bez SC nie odrobię się, nie do niego. Nie, szczególnie już na pewno nie jak ma DRS. Tam jest... Tak.
znowu. Okej, the incident has been cleared. Mikkel przepuszczał, szkoda, bo myślałem, że DRS-a dostanę. Kurde, Szymon, nie wyprzedzaj. Nie do tego zakręczu. Dobra, uff. Nie wyprzedzisz. Let's go. Dajcie jeszcze te 5 minut, jeszcze mieć DRS na tą kółku. A dobra, nie masz. Miałem pocinę, ale miałem farto, że nie dostałem 5 sekund. Jak tam wiśnie opony? Nie powiem ci, w eskach. Dobra, Miki mi pościł. Czekaj, zaraz się powiem, dobra. Na przednich mam po 50. A ty? Muszę przed Oskarskim wyjechać. 4-8, 4-7, coś takiego. Dobra, let's go. Wyjechałem przed Oskarskim. No, zapomniałem, że to już 10 kółko, mogę pocinać, może mu odrabił z 2 sekundy. No, ja właśnie podciąłem i zjechałem. Zobaczymy, czy mnie wyprzedzisz na tym. Żółta flaga! McLaren. Tu reciarz? Jaką tam ma? Kamera boksuje, nie chce się dać podciąć. Ale medy już o wiele lepsze są od softów. Jak Darkef nie wyprzedzi Tofika, tam trochę problem, bo Tofika do Tofika myślę, że mogę odrobić, ale Darkef on trzyma się w DRS-ie, ale traci w zakrętach pewnie za nim, bo Tofik nie jest najszybszy. O, Tofik też boksował, dobrze, że teraz boksowałem. A Darkef został. Simon też boksował, nie. Tak, a Darkef został. Dobra, próbuję pocinki. Panowie, trzymajcie kciuki, musi się udać. Grimon, masz 20 sekund. Mam nadzieję, że mnie nie przejdziesz. Ajajaj, koniec. Oj! Nie, nie użyj safety car, nie użyj safety car. Oby nie. Co zrobiłeś? To no, się... nie zmieniłem opon, przede wszystkim. A, dobra, tak, koniec. I dobra, Grimon, ten, wypchnęło mnie na eskach i... Ale jest tempo na tych softach. No, robiłem 2 sekundy na tej podcince. No, ja też mogę. Szkoda. No. Ale nie ma safety cara, tak więc dobrze. Darkew nie ugra na tym. Czyli ty, Wiśnia, teraz jesteś pierwszy? Chyba tak. W sensie wirtualnie jestem pierwszy, bo... tak ogólnie to nie jestem. No. Żółta flaga. Co tu się stało?